Ostrołęccy samorządowcy przekazali kilkadziesiąt książek z prywatnych zbiorów do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pomysłodawcą akcji jest Dariusz Maciak, przewodniczący Rady Miasta, który zachęca do udziału w akcji wszystkich mieszkańców Ostrołęki. Przy takiej pogodzie trudno oczekiwać, żeby przyszły tłumy. Deszcz leje jak z cebry, ale mam nadzieję, że to było tylko takie zaakcentowanie tego, o co by nam chodziło w postawie nie tylko samorządowców, ale mieszkańców, żeby znaleźć książki, które już są, po których już jesteśmy lekturze, albo takie, na które w najbliższej pięciolatce z racji obowiązków czy różnych innych przyczyn nie znajdziemy czasu, żeby się po prostu oddać. Darczyńcą Miejskiej Biblioteki może być każdy. Każdy, kto chciałby wzbogacić nasze zbiory, może przekazać nam książki. Jakie książki przyjmujemy do biblioteki? Przyjmujemy praktycznie prawie wszystko. Z wyjątkiem książek, które mają zdezaktualizowaną treść, jeżeli chodzi o książki naukowe czy popularno-naukowe, więc bardzo stare, nieaktualne pod względem treściowym. I książki zniszczone, książki bardzo sfatygowane, że tak powiem, ponieważ książki mają być czytane jeszcze, więc powinny być również pod względem technicznym w dobrym stanie. Sabina Malinowska, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, poinformowała, że w bibliotece została założona Złota Księga Darczyńców. Trafią do niej nazwiska tych osób, które postanowią zaangażować się w inicjatywę przewodniczącego miasta. Jednym ze źródeł nabytków miejskiej Księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej są dary od mieszkańców Ostrołęki. Są to cenne nabytki, ponieważ są to niejednokrotnie książki, które ileś lat stały na półkach domowych bibliotek, z którymi wiążą się jakieś historie, które są bardziej lub mniej lubiane przez ich byłych właścicieli. I te książki potem czytelnicy przekazują jako dowód swojego przywiązania do biblioteki, przekazują do zbiorów Miejskiej Biblioteki, między innymi po to, by książka mogła żyć wielokrotnie, by mogła być czytana przez inne osoby. Myśmy tutaj zebrali około 70 pozycji. To jest jak na trójki radnych, które tutaj przybyła bardzo dużo. Jest pani Maria Rochowicz, przewodnicząca Komisji Promocji i Kultury Rady Miasta Ostrołęki. Jest pan Robert Bartkowski, to jest skarbnik Rady i Zarządu Osiedla Witosa. Także moja skromna osoba. Dzisiaj coraz więcej ludzi książki pisze, a coraz mniej je czyta. Być może zmieni to akcja samorządowców wspierająca dostęp do bezpłatnej lektury. Dla TV Ostrołęka mówiła Marta Mierzejewska.